Na autostradzie w centrum Teheranu znaleziono ciało polskiego dyplomaty. Na pewno nie było to coś takiego, że mój mąż nagle, nie wiem, stracił rozum i sobie pobiegł przez taką ulicę, że tak bez przyczyny po prostu. Czym tak naprawdę zajmował się pułkownik Dariusz Kalbarczyk w stolicy kraju wrogiego NATO? Wokół tych ludzi toczy się taka gra. On był twardym graczem. W Afganistanie tam on się otarł o śmierć. Kule świstały mu po skroniach. Śmierć była blisko. Czy polski oficer wywiadu czuł się zagrożony przed wyjazdem na niebezpieczną misję? Co zostawił rodzinie w skrytce? Atasze obrony, wszystkie zadania, które wykonuje, realizuje je za zgodą tak zwanej centrali. Zginął w niejasnych okolicznościach. I ta śmierć jest zagadkowa. Na jednej z autostrad przecinających stolicę Iranu znaleziono ciało polskiego dyplomaty, atasze obrony przy tamtejszej ambasadzie. 51-letni Dariusz Kalbarczyk w rzeczywistości był pułkownikiem wywiadu wojskowego. Po wielu rozmowach z osobami, które mają wiedzę na temat śmierci Kalbarczyka, podjęliśmy próbę rekonstrukcji wydarzeń z feralnej nocy. Wieczorem pułkownik Kalbarczyk wraz ze swoim zastępcą, podpułkownikiem Maciejem K., udali się na przyjęcie pożegnalne polskiego przedstawiciela handlowego. Świadkowie twierdzą, że w zachowaniu pułkownika nie było nic nadzwyczajnego. Żartował, dużo pytał, mało mówił o sobie. Również do obowiązków mojego męża należało utrzymywanie kontaktów z Polonią. Tego wieczoru on już mówił wcześniej, że będzie się wybierał na takie przyjęcie pożegnalne Polaków, i więc jakby myślę, że od tej sytuacji, która miała mieć miejsce, wiedziało więcej osób, że idzie tego dnia na przyjęcie. Po kilku godzinach pomiędzy pułkownikiem a jego podwładnym dochodzi do kłótni. Podpułkownik Maciej K. wychodzi z przyjęcia, pozostawiając przełożonego samego. Przed północą pułkownik Kalbarczyk również opuszcza przyjęcie i idzie w kierunku domu, ale nigdy tam nie dociera. Najprostsza droga do domu pułkownika Kalbarczyka wiedzie bulwarem imienia Nelsona Mandeli. Pokonanie tego dwukilometrowego odcinka według naszych obliczeń zajmuje nie więcej niż 30 minut. Na wysokości ulicy Golestan pułkownik powinien skręcić w lewo i po kilku minutach dojść do domu. Z nieznanych przyczyn idzie on dalej prosto i najprawdopodobniej kładką dla pieszych nad autostradą Modares przechodzi na drugą stronę. Co pułkownik tam robił? Tego nie wie nikt. Wiemy tylko, że po około 60 minutach będzie wracać tą samą drogą. Około 1:13 w nocy Kalbarczyk przebiega trzy pasy ruchu na autostradzie, przeskakuje barierkę i forsuje 1,5-metrowy płot. A potem próbuje biec dalej w kierunku domu lub polskiej ambasady. Dlaczego pułkownik Kalbarczyk zdecydował się na taką drogę? Czy ktoś uniemożliwiał mu przejście kładką? Czy ktoś go gonił i chciał zgubić pościg, ryzykując życie? Największe wątpliwości to, że był to człowiek sprawny, zdrowy, fizycznie i psychicznie, był przygotowany na każde stanowisko służbowe, na które wyznaczali przełożeni. I tu nagle wynikła sytuacja, że zginął. Zginął w niejasnych okolicznościach. I ta śmierć jest zagadkowa. Zdjęcia z kamery monitoringu miejskiego u zbiegu alei imienia Nelsona Mandeli oraz autostrady Modares to jedyny ślad po tajemniczej śmierci polskiego oficera. Mimo kiepskiej jakości nagrania widzimy, jak samochód, który potrącił pułkownika Kalbarczyka, wstrzymuje ruch na całej autostradzie. Przesłuchany przez irańską drogówkę kierowca zeznał, że pułkownik niespodziewanie wyskoczył mu zza barierki oddzielającej jezdnię wprost pod samochód. Czy wersja zdarzeń opisana przez kierowcę ma potwierdzenie w innych dowodach? Poważne wątpliwości budzi fakt, że według irańskich służb kamera monitoringu miejskiego zaczęła nagrywać kilkadziesiąt sekund po samym zdarzeniu. Czy to tylko przypadek?